kwestia nawozowa u Piotra już była, a teraz będzie materiał z przywozu RSM. Tym razem płynny nawóz. To był taki wstęp do akcji nawozowej. No właśnie. Trochę tak też lipnie. 5.14. Od tej strony? O, na tego. Tam, na tego. A, na tira. Co? Co to będzie? Nie wiem. Będzie wyprzedzał. 1700. A nie ma podglądu. 60. 1760. I to jest skrzynia z tym Eco, tak? Tak. Czy to się nazywała ona? Jak ona się nazywała? Autokład Eco Shift. Auto? Autokład, bo są automatyczne zmiana półbiegu. Aha, bo są power quad, to są to jest bez automatu chyba. Bez automatu. Panowie. No i do Wrocław jedziemy. Do agrosieci, od następnego rządnika. No, po 3,5. Tu jest chyba no i po 4 max. 4 i to spokojnie. 4 nabi. 8400 na pace. A na poduszkach nie siadła. Przyczepa jeszcze nie siadła, a przyczepa jest szóstka. A przyczepa jest 6-tonowa. Czy ktoś nam to wytłumaczy? Dlaczego tak jest? No i ona dlatego tak ci skacze, tak? Skacze. No to czekamy na odpowiedzi w komentarzach. No to jest Pronar, tak? Pronar. Tym Passatem czy czymś. O, to jest dobre. Nagrywaj, nie, Volvo. Nie zdążę, Volvo. Jaki wielki Fernelanda. Mamy na pace 6000 litrów. Ponad 8 ton RSM-u. 32. O, jest, wolę dziura, którego będziemy stosować od 1 marca. Tak, czyli już w piątek. Kupiliśmy w lato całe auto RSM-u, ale brakło nam trochę. I teraz właśnie byliśmy u znajomego odebrać tą resztkę, która nam brakowała. 920 netto za tonę, a w żniwa płaciliśmy 710. No jednak troszkę różnicy jest, jak się zakupi to wcześniej. No i normalnie opryskiwaczem, dyszami, tymi. Tak, mamy dysze z agroplastu, 7-otworowe. A to wszystko dajesz w RSM, nie? Wszystko. Pod kukurydzę, pod zboża. Nawet do listnie idzie RSM.